do Grety Bloch 5 lutego 1914 roku. Droga pani, obliczam. W niedzielę nadałem list do pani. Dostała go pani najpóźniej we wtorek rano, w poniedziałek było święto. Dziś jest czwartek. Samo w sobie nie dawałoby mi to nie tylko prawa, o prawie nie może tu być w ogóle mowy, ale nawet najmniejszej możliwości, żeby robić pani wyrzuty. I nie robiłbym ich też, gdybym dokładnie wiedział, że nie napisała pani dotychczas z takiej lub innej przyczyny i na pewno napiszę pani później. Ale tej właśnie pewności nie mam. Moja sytuacja jest najbardziej, jak tylko być może, daleka od wszystkiego, co bywa nazywane pewnością, i dlatego muszę jednak już teraz przypuścić dwie możliwe przyczyny niepisania, które nasuwają mi się tym silniej, że jestem zepsuty pani dotychczasowymi bardzo szybkimi odpowiedziami. Te dwie możliwości są takie. Albo ja panią czymś uraziłem, albo ma pani dla mnie złe wiadomości. I jedno i drugie jest aż za bardzo możliwe. Jestem tak roztargniony i niepewny, że mogłem rzeczywiście napisać coś najbzdurniej głupiego i panią tym urazić, a że są dla mnie złe wiadomości, to jest chyba jeszcze bardziej prawdopodobne. Ale ani to pierwsze, ani to drugie nie daje powodu, żeby do mnie nie pisać. Przeciwnie, jeśli nawet napisałem coś przykrego, byłoby to przewinienie tylko zewnętrzne i dlatego łatwo wybaczalne. Sama pani to zrozumie. Po raz drugi odczytując mój ostatni list. A jeśli nie, to proszę mi tylko napisać, w czym rzecz, a da się to zupełnie prosto wyjaśnić. Natomiast co się tyczy złych wiadomości, to wie pani wszakże, że ja tak długo czekam na jakąkolwiek wiadomość, iż nawet najgorsza będzie dla mnie miała znaczenie jeszcze w jakimś sensie dobre. Natomiast co się tyczy złych wiadomości, to wie pani wszakże, że ja tak długo czekam na jakąkolwiek wiadomość, iż nawet najgorsza będzie miała dla mnie znaczenie jeszcze w jakimś sensie dobre. Będzie więc pani tak dobra i napisze do mnie znowu? Nieprawdaż? Oddany F. Kawka. Do Grety Bloch. 12 marca 1914 roku. Droga panno Greto, tylko parę słów. Dostałem dziś list od F. Jakimi środkami został on wymuszony, wstydzę się powiedzieć. Gdyby siły, jakie na to zużyłem, udało się skoncentrować, można by nimi wyrwać słońce z nieba. Nie tłumaczy on może wszystkiego, ale dużo, także zachowanie F w stosunku do pani. F miała wielkie przykrości rodzinne. Z listu nie dowiedziałem się o tym nic bliższego, ponad to, że jej brat wczoraj odpłynął do Ameryki. Nie wiem, czy to jest tajemnica, ale na pewno nie w stosunku do pani. Choć jest to może wielkie nieszczęście. Moją pierwszą reakcją było egoistyczne szczęście, że dzięki temu pierwszy raz od długiego czasu znowu słyszę ludzki głos F. Pierwszy raz chyba od pół roku. Gdyby tylko środki, którymi to uzyskałem, nie były tak nikczemne. Jutro będę miał może wiadomość od pani. Pani się na mnie nie gniewa, nie może się pani na mnie gniewać. Nie przed panią, za nie mówiłem przy końcu mego ostatniego listu, lecz tylko przed papierem. Poza tym zaproponowałem dziś F, żebyśmy jutro wieczorem spotkali się w Dreźnie. Jutro z samego rana musiałbym dostać od niej odpowiedź telegraficzną. Najserdeczniejsze pozdrowienia, Franz K. Do Grety Bloch. 14 kwietnia 1914 roku. Droga panno Greto, gdybym zamiast telegramu trzymał pani rękę, byłoby lepiej. W Berlinie nie poszło mi źle ani dobrze, ale w każdym razie tak, jak w moim niewątpliwym odczuciu było dla mnie konieczne. Więcej nie może w ogóle wymagać żaden człowiek,
Ja zaś nie przypominam sobie niczego, co bym kiedykolwiek zrobił z takim przekonaniem. Naturalnie mówię wciąż jedynie o tym, co było koniecznością dla mnie, a nie o konieczności dla F. Dzisiaj nie napisałbym pani więcej, panno Greto, bo jestem już bardzo zmęczony. W Berlinie nic prawie nie spałem, w biurze pracowałem dziś resztkami sił, nie mówiąc o tym, że mam jeszcze przed sobą kilka godzin pracy, ale jest coś, o czym nie mogę pani napisać dostatecznie szybko, mianowicie to. Moje zaręczyny czy moje małżeństwo absolutnie niczego nie zmieniają w naszych stosunkach, które zawierają w sobie, w każdym razie dla mnie, możliwości piękne i zupełnie niezbędne. Czy tak jest i czy tak zostanie? I jeszcze raz, na wypadek, jeśli kiedyś już tego nie powiedziałem. To wszystko jest niezależne od tego, co ja i co F, o ile jako narzeczone mogę tak powiedzieć, w naszej wspólnej sprawie zawdzięczamy pani. F opowiedziała mi o liście ekspresowym, w którym napisała jej pani o swoim zamiarze wyjazdu na 2-3 miesiące do Budapesztu. Czy dobrze zrozumiałem? Jak to pogodzić z tym, że chce pani przecież pojechać do Berlina? I czy będzie możliwe, żeby pani rzeczywiście, może służbowo, przyjechała do Pragi w czasie, gdy będzie tu F, z końcem kwietnia lub początkiem maja? Ona naturalnie dostosuje się do pani. Właściwie chciałem powstrzymać F od napisania pani o tym, ponieważ mogłoby to wyglądać na propozycję narzuconą mimochodem, podczas gdy dla pani przyjazd tutaj nie będzie niestety sprawą łatwą, ani nawet półłatwą. Więc może wspólna wycieczka do Gmünd? Niech pani napisze o tym do F. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Franzka. Do Grety Bloch. 18 kwietnia 1914 roku. Droga panno Greto, gdy przeczytałem pierwszy pani list, wiedziałem od razu, co mógłbym pani odpowiedzieć naprzód, że mianowicie stosunku F do siebie w gruncie rzeczy nie ocenia pani bynajmniej tak jednoznacznie, jak pani o tym pisze. Często już samo pisanie skłania do fałszywych ustaleń. Istnieje siła ciążenia zdań, której nie można się oprzeć. Nie chcę tu przepisywać zdania, w którym pani podsumowuje rzekomą opinię F o pani. Byłaby pani na mnie zła, gdybym to uczynił. To zdanie nie jest bynajmniej niedobre. Jest dobre jak cała pani istota. Jest bez porównania mniej niedobre niż na przykład ordynarne wyzwiska, jakimi ja niedawno obrzucałem F w półśnie. F o tym wie. Niemniej jednak powinna była pani je odwołać, jeśli nie natychmiast, to następnego dnia. I byłaby je też pani odwołała, gdyby nie nadszedł list od F. Tak zaś na pytanie, które ja sobie zadawałem o 8:30 rano, już o 10:30 pani odpowiedziała swoim listem. Inna rzecz, że gdyby zapytała mnie pani wprost, jaki jest moim zdaniem stosunek F do pani, nie umiałbym dać zupełnie określonej odpowiedzi, ale to niczego nie przesądza, także innych odpowiedzi dać nie potrafię, bardzo wielu innych odpowiedzi. Co się tyczy listów, to tylko w tej chwili uważa pani, że powinienem je spalić, gdy się ożenię, ale przede wszystkim ja nie jestem jeszcze żonaty i decydujący będzie dopiero pogląd, jaki będzie pani miała, gdy to nastąpi. Proszę więc zostawić je na razie w moim posiadaniu. Sprawiła mi pani przyjemność, pozwalając mi je otrzymywać. Niech mi pani zostawi przyjemność zatrzymania ich jeszcze przez pewien czas. A poza tym, czy pani sądzi, że my, F i ja, moglibyśmy żyć w zgodzie, gdybyśmy nie umieli być zgodni nawet w sprawie tak żywo nas obchodzącej, jak treść pani listów? To znaczy, gdybyśmy nie umieli ich czytać takimi samymi oczami,
Najserdeczniejsze pozdrowienia, Franzka. Do Grety Bloch, 21 kwietnia 1914 roku. Droga panno Greto, niezupełnie rozumiem, co pani chce powiedzieć, opisując swój ogólny stosunek do ludzi. Ta charakterystyka jest sformułowana równie stanowczo, jak ogólnie, ale nie może się ona stosować ani do ludzi w ogóle, ani do mnie, a więc stosuje się tylko do jednego zupełnie szczególnego przypadku, który nie daje spokoju pani biednej, niespokojnej głowie, a o którym ja nie wiem nic albo wiem za mało. W odniesieniu do mnie nie zgadza się absolutnie nic z tego, co pani pisze. W stosunku do mnie zachowywała się pani tak dobrze, a przede wszystkim tak nieomylnie, to znaczy nie dając się zmylić ani przez samą siebie, ani przeze mnie, jak gdyby pani nie była drugim człowiekiem, lecz była moim własnym sumieniem, obdarzonym życiem samodzielnym, dobrym i godnym miłości. Niech mi pani wierzy. Może się myli pani w ogóle także co do swojej natury. Może za mało myśli pani o sobie, może jest pani za dobra, zbyt heroiczna. Czasem na to wygląda. Na pewno niemało jest ludzi, którzy muszą być pani wdzięczni. Czy oni należą do trzeciej kategorii w pani podziale? Jeśli tak, to będę się wystrzegał uczucia wdzięczności. Żadnego surowego obrachunku nie było w moim ostatnim liście. Tego nie było w nim na pewno. Była tylko chęć trzymania i uściśnięcia pani dłoni. Nic poza tym. I pani o tym wie. Brak jednoznaczności w pani stosunku do F nie jest pani winą, zakładając, że takiej jednoznaczności nie ma rzeczywiście, a nie tylko w moich oczach jednocześnie tępych i nadmiernie czujnych. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Użyty tu przymiotnik musi wystarczyć. Przymiotników nie wysyła się przecież w ciemno. To nie przymiotniki powinny być właściwe, lecz człowiek, któremu się je przesyła. Franz K.